Cześć, Dawid Chmielarz, KRK TV. Mam tutaj okazję być na wielkim zdarzeniu. Rozmawiam teraz z dwoma kolegami, Maćkiem i Patrykiem. Cześć Patryku, może od Ciebie zacznę. Co Ty tutaj robisz? Bo wszyscy widzę na motorach będą jeździć, Ty na kładzie. I co będziesz robił? Też będziesz skakał, robisz jakieś ewolucje? Generalnie wszystko to samo, tylko że na kładzie. Wszystko to samo? Jesteś w stanie zrobić wszystko to samo, co Ci goście, tylko że na kładzie, tak? Znaczy jestem w stanie, ale jeszcze nie wszystko robię, o tak. Jeszcze nie wszystko, rozumiem. A może Ty robisz wszystko? No, trochę nam brakuje. Nie, no generalnie robimy prawie wszystkie triki oprócz tych najbardziej psychicznych, czyli backflipów, które po prostu na kładzie są znacznie cięższe przez samą wagę kładu. No tak widać, no bo jest większa waga, ciężej pewnie tym jeździć. Jak przygotowania do tego wydarzenia? Ile czasu musieliście trenować? Jak to mniej więcej wygląda? No, całą zimę. No, jak skończyliśmy jeździć, bo w Polsce się nie da niestety cały sezon jeździć, no to jakieś siłownia, rozciąganie się, diety i aż się zrobi ciepło. No. Czyli rozumiem, tak samo jak zawodowi sportowcy musicie sobie wszystko ustawiać, diety, rozciąganie. Jak wygląda ten trening? Znaczy to jest trening na kondycję bardziej po prostu i dużo rozciągania, żeby być jednak gibkim przy tych trikach. No i też musicie przechodzić takie bariery psychiczne w dużym stopniu, prawda? Duża odwaga, żeby takie ewolucje wykonywać, prawda? Znaczy trochę też wyćwiczenie, bo jakby wiadomo, już we wcześniejszych wywiadach mówiliśmy to samo. To nie jest tak, że my się nie boimy. Strach jest zawsze przy każdym skoku, tylko po prostu wiadomo, jak się coś robi długo, to idzie się do tego przyzwyczaić. No, no to pewnie duża satysfakcja, pewnie adrenalina. Sam muszę spróbować kiedyś na to. A takie cacko, to sami składacie? Czy macie od tego ludzi? Pewnie się znacie sami na motoryzacji, skoro takie rzeczy macie. Trochę się na tym trzeba znać, wiadomo, żeby chociaż na pokazy sobie to być w stanie przygotować. Ale akurat my wszystkie komponenty dostaliśmy od naszych sponsorów. Kłady przyszły tak złożone, jak stoją już ze Stanów. My musieliśmy tylko powymieniać zawieszenia, założyć wydechy i praktycznie były gotowe do jazdy. A dzisiaj jak będzie wyglądał program? W jakim stopniu będziecie dzisiaj też mogli wykazać się, pokazać swoje umiejętności? No, my mamy pokaz o 22:00. Pokażemy, co najbardziej lubimy i to, co umiemy, tak? Dobrze, no to liczymy na to, że pokażecie wszystkie swoje umiejętności. Dziękuję bardzo, KRK TV.